Witam, z tej strony Gregor. Witam was ponownie na Cytadeli Gregora, gdzie dzisiaj będziemy kontynuowali naszą przygodę wraz z Awatarem Korą w Legendzie Kory. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz pod filmikiem oraz dołączcie do mnie na Cytadeli Gregora. Serwerze Discordowy link jest w opisie. Już nie przedłużam, zapraszam was do oglądania, gdzie dzisiaj odwiedzimy miasto Republikę. Okej, jesteśmy już na jego... Tak, już tutaj jesteśmy. Możemy działać? Możemy działać, dobra. To się zgodzę, Kora. Przydałoby się dowiedzieć, kto odebrał nam moce. Okej, kolejni równościowcy próbują nas tutaj zatrzymać. Chyba są dalej źli za Amona. Nobody knows. Ale poradzimy sobie z tymi koleżkami. Byli i się zmyli. Tutaj mamy nawet kilka platform, które jak widać można byłoby wykorzystać w czasie walki, ale nie były nam aż tak do końca potrzebne, za to tutaj jest skrzynia. Dziękujemy już panu koledze. Czy to są jakieś prace remontowe, czy co jest grane, że musimy się teraz bawić na tych platformach? Ja się teraz serio pytam. Dobra, rozwalmy tą ścianę. Powinna zaraz się rozpaść. To jest od wody, więc... Czemu się nie rozpada? No, w końcu się rozpadła. A my mamy... plakat... tutaj, jak widzę. Później sobie zobaczymy, co to dokładnie za plakat, ale... Jadą kolejne motocykle. O, cholipka. To może być problem. Dobra, jednego zrzuciliśmy. Został drugi. Który akurat zwiał. Dobra, idą koleżcy. No czemu atakują nas? Nie wiem, pokonaliśmy ich przywódcę i mogą być za to źli, że zniszczyliśmy ich ideę i tak dalej. Mieli w końcu całe miasto przez chwilę pod kontrolą. W sumie to jakoś mnie strasznie nie dziwi, czemu nas atakują, Kora. Dobra, musi być tu jakieś przejście, którego ja jeszcze... a może... Dobra, jesteśmy na samochodzie. Ale stąd można byłoby iść tędy. Na to wygląda, że przejęli opuszczoną część miasta. Jakoś wielce mnie to nie dziwi. Spuśćmy im za to lanie. Trochę tutaj będzie chodzenia z tego, co mi się wydaje. Okej, ewidentnie chcą nas załatwić z góry teraz. Dobra, tym koleżkom już dziękujemy. Został jeszcze ten na górze.
I teraz jeszcze triady mamy na głowie. Dobra, spróbujmy tego od wody zdjąć. Pamiętaj się, Kora. Dobra. To akurat poszło całkiem nieźle. Lepiej niż się spodziewałem. Dobra, tutaj koleżką już podziękujemy. Ale widać, że już tutaj się roznoszą... Roznoszą te korzenie duchowe, co znaczy, że... No, to byłoby przynajmniej wyjaśnienie, dlaczego tutaj ludzi nie ma. Dlaczego jest tyle tych dziur. No, troszeczkę tych zniszczeń narobili się z tym Unalakiem. To nie do końca o to mi chodziło. Ale tak, troszeczkę tych zniszczeń narobiliście. Dobra, załatwmy jeszcze tych koleżków. Byli już się zmyli. Okej. Chyba jesteśmy w pułapce. Na to wychodzi, chcą nas tutaj złapać. Dobra, widzę, jak to możemy zrobić, tylko nie dajmy się może łapać, co? Dobra, jesteśmy teraz na ich poziomie. I to dało oczekiwany rezultat. Tu niczego nie ma, więc idziemy dalej tą ścieżką, póki możemy. I tam już widzę, że jest chyba bardziej zamieszkana część miasta, bo widzę już samochody. Oj, 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 oj. A tutaj ci z piorunami no dalej biją. Ale po coś kupiliśmy ten przedmiot, to Tyro. Wow! There are automobiles all over the place. Great to see the city on its way to recovery. No, to jest na pewno dobry znak, że tutaj już samochody jeżdżą. Załatwmy tych z piorunami, zanim będziemy szli dalej. Dobra, tam jest bariera, ale póki nie mamy ziemi, to nawet nie mamy co próbować. O nie! To motory! Okej, tego to nawet ja się nie spodziewałem, ale poszło bardzo, bardzo dobrze. O nie, to jest jedna z ich maszyn bojowych. To szykuje się nam prawdziwy boss fight? Tak mi się wydaje.
mam pewien pomysł. Okej. To jakoś na razie działa. O, hej, Jinora. Cora, I think I figured out how to get your earthbending back. Earthbenders need to stay rooted. If you stand your ground, it might help you to earthbend again. Skoro tak mówisz, miejmy nadzieję, że to faktycznie zadziała. Just like that. Do you feel anything? I think I do. Let me try again. Au! Ataków pod napięciem to my nie skontrujemy. Cholipka. I can do this. Dobra, motocykliści zostali pokonani, więc oni mają mechaczołg. Cholipka. Dobra, spróbujmy coś z tym zdziałać. Dobra, udało nam się go skontrować. Co znaczy, że można go blokować. Cora, I think I figured out how to get your earthbending back. Earthbenders need to stay rooted. If you stand your ground, it might help you to earthbend again. Dobra, pierwsza kontra. Jeszcze trzy. Dwie. Jedna. I mamy go. Mamy ziemię z powrotem. To na pewno nam pomoże. Ale czy ziemia akurat jest tylko niemu skuteczna? Troszeczkę jest. Ale brakuje mi zasięgu tej wody. Ale dobrze wiedzieć, że kontry ziemi tak mocno bolą. Okej, okay, chyba ten czołg się przegrzewa. I się przegrzewa konkretnie. Spróbujmy troszeczkę postrzelać do niego od wody. Dobra, mamy go, mamy go. Dobra, nie dajmy się teraz tylko trafić. I go rozwalmy. Był mechoczołg i nie ma mechoczołgu. A jeszcze byliśmy sobie drugi poziom earthbendingu, czyli magii ziemi. Doskonale. I tak, tu pamiętam, że była bariera. I to pewnie przez nią teraz musimy przejść, żeby dojść dalej.
Ma to sens. Where did you get a mecha tank? Does Asami know about this? Czy Asami o tym wie, że macie mecha czołg? Prawdopodobnie nie. No, dziękujemy za skarb. Dobra, idziemy teraz dalej tędy. Weźmy wodę i podejrzewam, że powietrze odblokujemy jako ostatnie. Bo z tego co pamiętam, Kora, to właśnie z tym żywiołem ja też największe kłopoty. I w sumie nie dziwię się. Powietrze nie brzmi jak jakiś łatwy żywioł. Może nauczę się w końcu skakać po tych platformach? Bo to jest coraz częściej w grach. Ale przynajmniej można zebrać troszeczkę dusz. Przepraszam, dusz! Za dużo Elden Ringa i Soulsów. Tak, więcej! Ale i tak sobie poradzimy. Pewnie tak, ale przynajmniej mogliśmy się przebić. Dobra, na razie zostańmy przy... O, i dostaliśmy kopniaka. My się tak łatwo nie damy. There's no shortage of chi-blockers and triads on this side of the city. Time to make them talk. Dobra, przemieńmy się na ziemię, to może nam pomóc. Gadać, co wy tutaj robicie? Poza tym, że się ukrywacie. No to teraz mamy zabawę z bolasami oraz piorunami. Dobra, mamy ich. Wchodzę, nim strzelą piorunem. Panu już podziękujemy. Nie no, ale muszę przyznać, że ta plansza jest dłuższa niż się spodziewałem, że będzie. Ale w sumie to jest miasto Republika. Chcieli, żeby to było troszeczkę większe. Nie ma spadania. Dobra, trzymamy się jeszcze jakoś. Okej, nie musimy przechodzić całości. Ale jesteśmy teraz na jakimś placyku. Weźmy magię ziemi. I spuśćmy łomot z tym koleżką, bo wygląda na to, że chcą bardzo mocno łomotu.
Załatwmy tego w niebieskim stroju najpierw. Wygląda na najsilniejszego z nich. Jakoś wielce się nie myliłem. Dwóch pozostałych chyba możemy załatwić wodą. Okej. W dużym skrócie kontry od ziemi. I jeszcze zdobyliśmy trzeci poziom. Załatwmy maga ziemi jego własną szkołą. No. I tyle po triadzie. Hej, Jinora. Cora, I'm getting a feeling that whatever is causing the chi blockers to attack again is coming from the spirit world. Yeah, I have the same feeling. Right when I came to you, I saw something or someone. You need to get to the southern portal right away. I had a feeling leaving the portals open would come back to haunt me. Czyli ruszamy do portali na południe. Let's get to the docks. We need to catch a boat to the south pole. No to czas znów troszeczkę pojeździć na nadze. O! This should protect you, Naga. To jest akurat ciekawa zabawka. Naprawdę ciekawa zabawka. Dobra, ustawmy sobie tarczę. Może się jeszcze nam przydać. Ja rzucałem to, że chcieliśmy podskoczyć. This isn't over yet. O, lipka. Dobra, to nie było najlepsze rozegranie. I'm not giving up. Zbierzmy troszeczkę duszyczek. Idziemy po ich więcej. Teraz skręt, skręt. Okej, coś samemu w to wskoczyłem. Let's give this another shot. To akurat samemu wręcz wskoczyłem. Ha. Ha. Ha.
Dobra. Jesteśmy już prawie na mecie. Czyli teraz do doków i na po... ten. Płyniemy na południe. Dobra, mamy jeszcze ciebie na głowie, jak widać. Nie będziemy mieli szybkiej wycieczki na biegun południowy. Dobra, mamy jeszcze walkę z tobą, jak widać. Nie będziemy mieli szybkie wycieczki na na biegun południowy. Najpierw musimy tobie spuścić łomot. Dobra, możemy go ładnie tutaj bić ziemią. Tylko musimy do niego zawsze wtedy podejść i nie dać się trafić samochodem. Dobra, to cię zaboli. No tak, zapomniałem. Dobra, mieliśmy się czym podleczyć. Teraz działamy. Au. Jak ja nie lubię klawiszy trwałych. Jest dobrze. Damy radę, damy radę. Może jednak nie damy rady, chociaż miałem nadzieję, że damy radę. Dobra, to ci na pewno już zaboli. Bimy, 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 bimy. Okej, odpalił mu się tryb przegrzania.
Kolejny rzut samochodem. Kolejny rzut samochodem. To było za bliskie. Dobra, tu jeszcze jest na szczęście leczenie. Możemy zatem dalej działać. Dobra, mamy go! Pokonaliśmy tego mecha. I został już tylko jego pilot. Może on nam coś powie. Albo po prostu... No dobra, myślałem, że go wrzucimy do wody. Kto jesteś pracował? Some old guy from the South Pole with lots of money. I don't know his name. Please don't hurt me! What was he saying about extraction? He was rambling about some crazy idea he had. He said he could steal your chi or something. Ukraść chi awatara? I told you everything I know. Now please, let me go. Spoko, damy ci pójść. Hope you can swim. Guess I'm headed to the South Pole to get some answers. Okej, czyli płyniemy na biegun południowy. No, będzie się działo. Będzie się działo na tym biegunie południowym, coś tak czuję. Zdobyliśmy też kilka przedmiotów. I sądzę, że na naszą podróż na południowy tutaj... Sądzę zaś, że podróż na południowy biegun oraz na tamtejszy portal zrobimy już w następnym odcinku. Więc mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!